Małgorzata Parys, dzień dobry, zapraszam na podsumowanie minionego tygodnia. Nawet dożywotnią karę więzienia mogą usłyszeć rodzice dwójki maltretowanych chłopców z Przemkowa. Prokuratura zmieniła kwalifikację czynu po tym, jak młodsza z ofiar zmarła. W efekcie para okrutnych oprawców odpowie za zabójstwo. Prokuratura po śmierci około półrocznego chłopca badała, czy istnieją podstawy do postawienia rodzicom zarzutu zabójstwa. Początkowo Monika M. oraz Marcin G. sugerowali, że obrażenia u dzieci są przypadkowe. Teraz prokuratura nie ma wątpliwości. W przypadku tego chłopca już od samego początku było wiadomo, że miał on liczne obrażenia głowy w postaci właśnie krwiaków podtwardówkowych, obrzęku mózgu, pęknięcia czy też złamania kości ciemieniowej głowy, a także złamania żebra. Te obrażenia doprowadziły do jego śmierci 20 maja i biegli kategorycznie stwierdzili również i w tym przypadku, że także u tego chłopca obrażenia były zadawane w mechanizmie czynnym, czyli że musiały być zadane ręką lub nogą lub na skutek upuszczania na twarde podłoże. W efekcie śledczy zdecydowali, że rodzice, którzy pierwotnie usłyszeli zarzut znęcania się, teraz odpowiedzą za inne czyny. Ojciec usłyszy zarzut zabójstwa, a matka pomocnictwa w tym czynie w zamiarze ewentualnym. Prokuratura równocześnie sprawdza też, czy swoje obowiązki należycie sprawowali pracownicy socjalni z Przemkowa. Bo były sygnały, że do takich nieprawidłowości w rodzinie dochodziło. Była to m.in. opieka społeczna, czy też kurator zawodowy, czy też policja w ramach prowadzonej niebieskiej karty. W ramach tego śledztwa wykonano część czynności procesowych, które by obrazowały sposób prowadzenia tejże opieki. Prokurator zdecydował, że istnieje podstawa do tego, żeby wyłączyć materiały w tym zakresie i sprawdzić, czy nie doszło do niedopełnienia lub też przekroczenia obowiązków służbowych przez osoby odpowiedzialne za to. I w tym zakresie materiały zostały przekazane do prokuratury okręgowej w Legnicy celem wszczęcia śledztwa w tej sprawie. Rodzicom dwójki katowanych chłopców grozi kara pozbawienia wolności od 15 lat do nawet dożywocia. Radni Rady Miejskiej w Lubinie poparli wniosek prezydenta Lubina i znieśli opłatę za pobyt dziecka w żłobku. Zarówno w placówkach państwowych, jak i prywatnych. Oznacza to, że od 1 października rodzice będą płacić jedynie za wyżywienie dziecka. Zgodnie z zapowiedzią prezydenta Lubina Roberta Raczyńskiego, opłata za pobyt dziecka w żłobku została zniesiona. Uchwałę w tej sprawie radni podjęli podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej. Decyzja wynika z wejścia w życie rządowego programu Aktywny Rodzic. Chodzi o to, że zwiększył dofinansowanie do żłobków, które jest realizowane przez ZUS w Lubinie. W związku z tym my podjęliśmy na wniosek prezydenta uchwałę o zniesieniu opłat. Do tej pory rodzice płacili, bo rząd dopłacał 450 zł, rodzice dopłacali 250, resztę finansowało miasto. Natomiast z racji tego, że ta opłata została zwiększona, my po prostu znosimy tą opłatę rodziców, te 250 zł. Rodzice będą więc ponosić jedynie opłatę za wyżywienie dziecka. Zmiany dotyczą również żłobków prywatnych. Rodzice będą za wyżywienie od 1 września płacić 15-10 całodzienne wyżywienie. W zależności, jeżeli zgłoszą wcześniej, oczywiście będą zwolnieni z tej opłaty, to jest opłata ruchoma. Natomiast jeśli chodzi o opłatę stałą, nie będą dopłacać żadnych środków własnych do pobytu dziecka. Zmiany wejdą w życie od 1 października. Głogowscy policjanci zatrzymali 15-latka, który kilka dni temu pobił na dworcu kolejowym małoletniego mieszkańca powiatu leszczyńskiego i zabrał mu koszulkę z logo drużyny piłkarskiej. Nastolatka umieszczono na 3 miesiące w schronisku dla nieletnich. Do zdarzenia doszło w połowie sierpnia na terenie dworca PKP w Głogowie. Z akt śledztwa wynika, że wówczas nieznany sprawca zaatakował 16-latka, który na jednym z peronów oczekiwał na przyjazd pociągu. Napastnik, używając groźby, jak i również przemocy w postaci kopnięcia, zmusił poszkodowanego do wydania koszulki z logiem klubu piłkarskiego. W toku prowadzonych czynności dowodowych śledczy ustalili, że w wyniku opisanego zdarzenia poszkodowany doznał złamania ręki, natomiast wartość utraconego mienia została wyceniona na kwotę 100 zł. Napastnik oddalił się od miejsca zdarzenia, ale mundurowi, którzy na co dzień zajmują się zwalczaniem wybryków pseudokibiców, szybko go namierzyli. Skrupulatnie przeprowadzone czynności dość szybko doprowadziły kryminalnych do 15-letniego sympatyka lokalnej drużyny piłkarskiej. Zebrany do sprawy materiał dowodowy dał uzasadnienie podstawę do zastosowania wobec sprawcy czynu środek zapobiegawczy w postaci umieszczenia go w schronisku dla nieletnich na okres 3 miesięcy. O dalszym losie 15-latka zdecyduje teraz sąd dla nieletnich.
48-letni operator kotwiarki zginął w wypadku na terenie zakładów górniczych Polkowice-Sieroszowice. W poniedziałkowy wieczór doszło do kolejnego tragicznego w skutkach wypadku w KGHM. W poniedziałek przed godziną 23 na Sierpolu w rejonie G51 doszło do wypadku z udziałem operatora kotwiarki. Wezwany na miejsce lekarz górniczego pogotowia ratunkowego stwierdził zgon mężczyzny. 48-latek pracował w kopalni Polskiej Miedzi od 2002 roku. O wypadku powiadomiony został Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu. Okoliczności zdarzenia wyjaśni specjalna komisja. Zarząd KGHM złożył rodzinie i bliskim górnika kondolencje i wprowadził we wszystkich oddziałach holdingu 3-dniową żałobę. To kolejny w ostatnim czasie wypadek na terenie zakładów górniczych Polkowice-Sieroszowice. Tydzień temu ratownicy odnaleźli ciało 50-letniego mężczyzny w rejonie GG5, czyli okolicach szybu zjazdowego SW1. We wtorek rano doszło także do silnego wstrząsu. Miał on miejsce w rejonie oddziału G23. Była to tak zwana górnicza szóstka. Z obszaru zagrożenia wycofano 4 górników i nikt nie został poszkodowany. Ukradli ponad 30 luksusowych aut o wartości ponad 13 milionów złotych. Policjanci z Centralnego Biura Śledczego wpadli na ślad zorganizowanej grupy przestępczej, która działała na terenie Niemiec, a auta trafiały m.in. na Dolny Śląsk. O szczegółach akcji w naszym materiale. Policjanci z wrocławskiego oddziału Centralnego Biura Śledczego Policji rozpracowali grupę przestępczą, która wyspecjalizowała się w kradzieżach luksusowych motocykli i aut z Niemiec. Ich łupem padały przede wszystkim marki Porsche. W trakcie jednej z akcji zatrzymano aż 17 osób działających w gangu. Trudniła się kradzieżami, złamaniem aut na terytorium Niemiec. Wszystkie te pojazdy były to samochody marki premium, takie jak Jaguar, Porsche czy Maserati. Udowodnione jest, że osoby te dokonały kradzieży ponad 30 tego typu pojazdów, a wartość ich przekracza ponad 13 milionów złotych. Samochody kradli na tak zwany komputer, a gdy auta docierały do Polski, od razu znajdowały nowych właścicieli. Każdy w tej grupie miał tak naprawdę przydzielone zadania. Były osoby odpowiedzialne za logistykę, były osoby odpowiedzialne za sprowadzenie, załatwienie sprzętu pozwalającego do kradzieży. Bardzo dobrze mieli opanowany sposób, w jaki sposób i jak szybko tak naprawdę dostać się do wnętrza tego pojazdu i go uruchomić w sposób bezkluczykowy, metodą na tak zwany komputer. Podczas działań zatrzymano w sumie 24 członków zorganizowanej grupy przestępczej. 3 osobom postawiono zarzut kierowania gangiem. Na wniosek sądu zostali tymczasowo aresztowani. Ostatnie wydarzenia pokazały, że plan produkcyjny okazał się ważniejszy niż życie, piszą przedstawiciele Zakładowej Solidarności w apelu do prezesa KGHM Polska Miedź S.A. W ostatnim czasie doszło do 2 tragicznych wypadków na terenie ZG Polkowice-Sieroszowice, a ostatnią sprawą śmierci operatora kotwiarki zajęła się prokuratura. Prokuratura rejonowa w Lubinie wszczęła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na terenie zakładów górniczych Polkowice-Sieroszowice, w którym zginął 48-letni operator kotwiarki. Śledztwo ma wyjaśnić, czy nie doszło do niedopełnienia obowiązków ze strony osób, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo i higienę pracy. Jest to ze strony prokuratury postępowanie rutynowe. Zazwyczaj wyjaśnia się okoliczności zdarzeń mających charakter wypadków przy pracy właśnie w taki sposób. Prokuratura współpracuje w tej sprawie z 2 instytucjami. Prokurator zwrócił się już do Okręgowego Urzędu Górniczego, do Państwowej Inspekcji Pracy, a także do zakładów górniczych o to, aby nadesłano materiały z przeprowadzonej wizji na miejscu zdarzenia i oględzin miejsca zdarzenia. Oprócz tego na dzisiaj wyznaczony został termin sekcji zwłok, który pozwoli na ustalenie, co było bezpośrednią przyczyną zgonu pokrzywdzonego. Prokuratura wyjaśnia szczegóły tego zdarzenia. Był to już 2 śmiertelny wypadek na terenie zakładów górniczych Polkowice-Sieroszowice. W przesłanym do prezesa apelu przedstawiciele Solidarności informują, że obu tych tragedii dałoby się uniknąć. Zmarły tragicznie górnik już wcześniej informował o tym, że nie chciał pracować akurat na tym urządzeniu. Nadmierna temperatura, brak odpowiedniej wentylacji, nieprzestrzeganie procedur, lekceważenie uwag i zastrzeżeń doświadczonego pracownika doprowadziły do tragedii naszych świętej pamięci kolegów oraz ich rodzin, sygnalizuje w swoim piśmie Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład Górniczy Polkowice-Sieroszowice. Życia pracowników nic nie przywróci, ale konieczna jest refleksja i podjęcie skutecznych działań, które zapobiegną tragicznym zdarzeniom w przyszłości. Czytamy w przesłanym do prezesa liście.
Przedstawiciele KGHM Polska Mieciesa nie chcieli komentować sprawy, ale w przesłanym do mediów komunikacie informują, że we wszystkich zakładach została wprowadzona 3-dniowa żałoba. Jednocześnie Solidarność informuje, że plan produkcyjny w tym przypadku okazał się ważniejszy niż ludzkie życie. Dla wydarzeń Mateusz Bęcz. 13 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, taki wyrok usłyszał Jacek D., sprawca wybuchu w jednej ze ścinawskich kamienic. Zarówno legnicka prokuratura, jak i sąd nie miały wątpliwości, że 43-latek chciał zabić swoją partnerkę. Sprawcą wybuchu był 43-letni Jacek D., który w lutym 2023 roku chciał w ten sposób zabić swoją partnerkę. W tym celu przyniósł do jej mieszkania butlę z gazem. Odkręcił zawór, a następnie zapalił zapałkę. Wyszedł z pokoju, w którym przebywała pokrzywdzona, zatarasował drzwi. Doszło do wybuchu, do pożaru, pokrzywdzona zaczęła płonąć, a sprawca zbiegł z miejsca zderzenia. Kobietę na czas wyprowadzili z budynku sąsiedzi. Jeden z nich zauważył butlę, z której nadal ulatniał się gaz i doprowadził do ewakuacji wszystkich lokatorów kamienicy, zanim doszło do drugiego wybuchu. Ten uszkodził w sumie 7 mieszkań, powodując łączne straty na prawie 400 tysięcy złotych. Sprawca został zatrzymany jeszcze tego samego dnia. Biegli psychiatrzy, którzy zostali w tej sprawie przez prokuratora powołani, stwierdzili, że mężczyzna Jacek D. z uwagi na zaburzenia emocjonalne związane z trudną dla siebie sytuacją życiową, tych czynów, które mu zarzucono, dopuścił się w warunkach ograniczonej poczytalności. Sąd okręgowy w Legnicy skazał mężczyznę na karę 13 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Po wyjściu Jacek D. będzie miał też 10-letni zakaz zbliżania i kontaktowania się z kobietą. Gdybyśmy sięgali wyłącznie po projekty kadencyjne, nie byłoby dziś Zagłębia Miedziowego, podkreśla Robert Raczyński, prezydent Lubina. Włodarz miasta poparł budowę w Polsce Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przedstawiciele ruchu społecznego Tak dla Rozwoju mówili, że będą walczyć o realizację CPK. Przedstawiciele ruchu społecznego Tak dla Rozwoju pojawili się dziś w Lubinie, gdzie podczas konferencji prasowej opowiedzieli o swoich planach i projektach, które chcieliby zrealizować bez względu na podziały polityczne. To są właśnie sprawy związane z Centralnym Portem Komunikacyjnym, szeroko też rozumianym transportem zbiorowym, ale też kwestie związane z energetyką, rozbudową portów czy kwestie bezpieczeństwa i rozbudowy armii. Przedstawiciele Tak dla Rozwoju jako jedną z najbardziej kluczowych inwestycji dla Polski wskazują budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dolny Śląsk to bardzo dobre miejsce, żeby o tym mówić, no bo przecież tutaj Wrocław, stolica regionu, które w wyniku pozostałości jeszcze pozaborowych nie jest dobrze skomunikowane kolejowo z centrum kraju. Przecież no, najszybszy pociąg z Wrocławia do Warszawy to jest ponad 4 godziny, a dzięki realizacji programu inwestycyjnego CPK to będzie poniżej 2 godzin. To w współczesnych, cywilizowanych krajach to już się właściwie nie zdarza, że był aż taki brak, którego zapełnienie daje aż taką poprawę, aż taki skok. Ale Dolny Śląsk to również miejsce no, znakomitego rozwoju kolei dolnośląskich. Problem w tym, że obecna Rada Ministrów początkowo wykluczyła CPK z projektów, które ma zamiar realizować, a obecnie ograniczyła jego realizację do minimum. Pełen program CPK realizował jedno założenie. Każdy Polak ma mieszkać w promieniu do pół godziny dotarcia do stacji kolejowej, z której będzie co najmniej kilka połączeń dziennie szybkich, wysokiej jakości z całą Polską, oczywiście poprzez centralnie położone lotnisko również z całym światem. Realizacja CPK ma dotyczyć również Zagłębia Miedziowego. Jest ona bowiem związana z tak zwaną koleją aglomeracyjną, dlatego poparcie dla ruchu społecznego Tak dla Rozwoju wyraził prezydent Lubina Robert Raczyński. Jak Państwo wiecie, trwa procedura budowania projektu kolei aglomeracyjnej, która ma po pierwsze połączyć Polkowice i nie tylko Polkowice, Gaworzyce i te towarzyszące gminy na tej osi, włączyć do układu komunikacyjnego kolejowego. W ramach też tego projektu jest oczywiście budowa drugiej linii kolejowej łączącej Legnica-Lubin, bo wiemy, że dzisiaj to jest wyczerpane, można powiedzieć, z możliwości rozwoju kolei przez to, że nie mamy dwóch w rzeczywistości linii kolejowych i przez to część kolei, jak Państwo widzicie, pociągów czeka na dworcu na to, żeby można było wjechać na trasę, bo spóźnienie kilkuminutowe powoduje poważne perturbacje tutaj w łączności komunikacyjnej. Prezydent Raczyński przyznał, że obawia się, że jeśli projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego nie będzie realizowany, wówczas zagrożony może być projekt kolei aglomeracyjnej. Stąd apel o poparcie projektu bez względu na poglądy polityczne. Wsparcie dla ruchu społecznego Tak dla Rozwoju zadeklarował obecny również na konferencji europoseł Michał Dworczyk.
Wierzymy też, że projekt CPK będzie realizowany w takim kształcie, jakim był pierwotnie zamierzony, bo to nie tylko Wrocław, ale i Wałbrzych, i Świdnica, i tak naprawdę komunikacja dla całego Dolnego Śląska. Myślę o tych szprychach i tej, która do nas ma trafić na Dolny Śląsk. Więc będziemy oczywiście to jako parlamentarzyści, samorządowcy wspierać. Liderzy ruchu zbierali dziś w lubińskim rynku podpisy wśród mieszkańców dla poparcia swojej inicjatywy. Ugodził nożem w brzuch i uciekł. 28-latek w Lubinie przy ulicy Tysiąclecia zaatakował swojego znajomego nożem. Po zatrzymaniu okazało się, że rozprowadzał również narkotyki. 28-letni Patryk P. zaatakował swojego znajomego na ławce przy ulicy Tysiąclecia w Lubinie. Pokrzywdzony przechodził tą ulicą, znał pokrzywdzonego, podejrzanego. Wdali się w konflikt i w trakcie tego konfliktu podejrzany Patryk P. ugodził nożem w brzuch pokrzywdzonego, a następnie uciekł. Poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala i przeszedł operację. Jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo, jednak leczenie będzie długie. Oprócz tego ustalono, że podejrzany Patryk P. co najmniej od stycznia tego roku do sierpnia co najmniej 20 razy udzielił narkotyków właśnie temu pokrzywdzonemu. A oprócz tego wcześniej prowadzone było w prokuraturze rejonowej w Lubinie postępowanie dotyczące posiadania przez Patryka P. środków odurzających w postaci kilku gram marihuany i kilku gram metamfetaminy. Mężczyzna trafił do aresztu tymczasowego, gdzie poczeka na proces. 28-latek usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W więzieniu może spędzić od 3 do nawet 20 lat. I to wszystko w wydarzeniach tygodnia. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.